Cześć, jako że jesteśmy już w pełni zaszczepieni, postanowiliśmy gdzieś wyjechać, a nigdzie nie byliśmy od początku roku. Jest już maj. Padło na San Diego z kilku powodów. Pierwszy taki, że zawsze nam się San Diego podobało, a drugi jest taki, że San Diego znajduje się niedaleko Oceanside, gdzie zastanawiamy się, czy nie kupić kolejnej ziemi. Zobaczymy, bo ceny są bardzo wysokie. Nie będzie to typowy wyjazd wakacyjny, bo jako że wciąż mamy pracę z domu, to będziemy tam przez większość czasu pracować. I teraz czeka nas tam 8-9-godzinna podróż. Te vlogi postanowiłem, że będą takimi typowymi vlogami bez jakiegokolwiek opowiadania, co gdzie się znajduje i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na te 3 tygodnie zostawiam też moje rośliny. Nagrałem wczoraj, jak one wyglądają teraz. Zobaczymy, jak będą wyglądać po powrocie. Jak już pewnie wspomniałem, wyjeżdżamy na 3 tygodnie do San Diego i muszę zabezpieczyć, czyli podlać moje rośliny, aby przetrwały. Niektóre są dosyć wrażliwe, tak jak tutaj mamy mango, to akurat, czyli palma dates palm, palma daktyli, awokado, to wszystko powinno przetrwać, snake plant. Tego jestem ciekaw, bo nie pamiętam, jak długo to piję, a to jest drzewo fasoli o smaku lodów waniliowych. Tutaj są jakieś papaje, kolejne mango. Tutaj są dead finger fruit. To wygląda jak palce martwego człowieka. Smakuje ponoć jak arbuz i tak samo pestki wyglądają. Tutaj cytrynę, a większość moich drzewek znajduje się na balkonie. Tutaj też jest sporo mango. Też mam wszystko przygotowane. Jestem też ciekaw, co zaowocuje. Tutaj nam pierwsza truskawka wydaje się, że za kilka dni będzie gotowa. Przyjdzie do nas kolega za 2 tygodnie. Podleje najbardziej wodochłonne rośliny, takie jak bananowiec. Tutaj naleje się 5 litrów i po 4 dniach już jest sucho. Banan bardzo dużo ciągnie wody, ale zauważyłem, że bardzo mocno paruje. Tak samo guava. Papryczki chili. Tutaj mamy pomarańcza, jedno awokado, tropikalne awokado i tak samo dużo wody ciągną pomidory, które też już mają owoce, jak i figa bardzo dużo pije. To mnie też zdziwiło, ale ponoć figa potrzebuje bardzo dużo słońca. I tutaj mamy drzewo granatu, które ma pąki. Mam nadzieję, że już będą widoczne kwiaty, jak przyjedziemy za 3 tygodnie. Jesteśmy na najtańszej stacji benzynowej w naszej okolicy, płacimy 3,60 dolara za galon. Tak ceny poszły w górę od momentu, jak Biden został prezydentem i zaraz na początku dał executive order, który mówi... It's Polish. Oh, Polish. Yeah. I odkąd został prezydentem, wydał executive order zakazujący wiercenia, robienia odwiertów na ropę i przez to ceny poszybowały o 40% w górę i tak się już otrzymują od 3 miesięcy. Jesteśmy teraz w miejscu, w którym przeważnie jest najtańsze paliwo w Kalifornii. Za mną dokładnie jest to miejsce, tylko tam jest tanio jedynie, gdy się płaci gotówką. Tam paliwo jest za 3,33, gdy się płaci gotówką. Gdy się płaci kartą, to już jest 3,59, a tutaj na tej stacji płacimy 3,46, tak jak tam widać. Jest to bardzo drogo i nikt nie oczekuje, że ceny paliwa w Stanach spadną, na pewno nie za kadencji obecnego prezydenta. Jako że wyjechaliśmy na 3 tygodnie, to zostały nam banany, z których Ania zrobiła wczoraj ciasto bananowe i dzięki temu mamy coś do przegryzienia na drogę. O, jeszcze z orzechami, z walnutsami. Chciałem wam jeszcze pokazać, jaka susza jest w Kalifornii. W maju normalnie te góry to były zielone. W maju, w kwietniu, bo to powinny być jeszcze po opadach wiosennych. Natomiast w tym roku jest zero zieleni. Chciałem też nagrać trochę wcześniej, ale miałem problem z GoPro. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda krajobraz, jaki jest żółty. On wygląda jak w lipcu, sierpniu, a może nawet wrześniu. Problem jest ogromny z wodą. Na przykład u nas w mieście, w Sunnyvale, w tym roku padało tylko 3 razy, z czego ostatnim razem, jak padało, to było przez 0,5 godziny, a miało cały dzień niby lać. W połowie kwietnia była też informacja, że w tym roku już do połowy kwietnia było ponad 1300 pożarów. To będzie katastrofa w tym roku w Kalifornii i mam nadzieję, że zaczną w końcu budować więcej tam.
Jesteśmy w Los Angeles, stąd te korki. Los Angeles mi się zawsze i moim znajomym kojarzy z korkami. Nie wiem, czy tutaj nie są największe korki na świecie, jakbym zobaczył taką statystykę i okazałoby się, że LA jest najbardziej zakorkowanym miastem na świecie, to bym się nie zdziwił, tutaj zawsze są korki. Te korki powstają tutaj, ponieważ ludzie nie przestrzegają prawa drogowego, ale trochę inaczej niż w Polsce. Tu największym problemem, z czego ja zauważyłem tworzenia tych korków, jest to, że jest dużo pasów, natomiast ludzie zamiast jechać prawym pasem, jak jadą wolno, to oni sobie wybierają dowolny pas, który jest najbardziej pusty. I często się zdarza, że na autostradzie jest na przykład 65 mil na godzinę, a ludzie sobie jadą 55 dowolnym pasem i czasami się zdarza tak, że wszyscy jadą w linii 55, nie ma jak ich wyminąć, a niektórzy, którzy ich wymijają bardzo slalomem, to powodują, że oni się jeszcze zatrzymują, powstają małe stłuczki lub przyhamowują. Jak taka jedna osoba przyhamuje, to potem na kilometry potrafi się ciągnąć takie przyhamowanie na autostradzie. O, właśnie ruszyliśmy. Coś tutaj jest dziwnego, ale Google pokazuje, że te korki jeszcze tu dalej będą się tworzyć. A jak to wygląda w prawie kalifornijskim? Ja już swoje prawo jazdy robiłem chyba 4 lata temu, ale pamiętam niektóre rzeczy, jak to jest z wybieraniem pasa. Ogólnie, jeśli za tobą znajduje się samochód, a po prawej stronie masz miejsce, żeby zjechać, to musisz zjechać. Jest to wymagane przez prawo, lub jeśli ktoś wyprzedza cię z prawej strony, to oznacza, że jak on cię wyprzedzi, powinno się zjechać na prawy pas, bo to oznacza, że się jest na niewłaściwym pasie. I tak jest w przepisach, ale prawie nikt tego nie respektuje, szczególnie tutaj w Los Angeles. Ciekawostką jest też to, że gdy wracaliśmy z Teksasu, czyli przyjechaliśmy przez Teksas, przez Nowy Meksyk, przez Arizonę i dojazd do Kalifornii, ta droga do samej Kalifornii to było około 1200 mil. Jechaliśmy autostradą dwupasmową cały czas i były też znaki w wielu miejscach, aby używać wyłącznie prawego pasa, a lewy pas do wyprzedzania. Jedyne dwa samochody, jakie zauważyliśmy na drodze, które jechały lewym pasem, jeszcze wolną prędkością, to były samochody na rejestracjach kalifornijskich, bo oczywiście Kalifornia tylko uważa, że myśli o innych, a tak naprawdę Kalifornijczycy bardzo często myślą wyłącznie o sobie i o swojej wygodzie. Tutaj w Los Angeles jest też taki problem, że prawie nikt nie używa kierunkowskazów, jak zmienia pasy. Jest to tak niebezpieczne, a czasami oni po prostu tak ostro, co tutaj często można spotkać, czego na przykład nie widać w Krzemowej Dolinie, że bardzo dużo samochodów ma nieważne rejestracje, już w ogóle nielegalne samochody. Nieważne rejestracje, czyli ma naklejki przeterminowane, a nieważne samochody, nielegalne samochody to są takie, które w ogóle nie mają rejestracji. Tutaj się to zdarza, u nas w Krzemowej Dolinie tego nie widziałem. Akurat teraz żadnego nie ma, żeby pokazać. Dodatkowo tutaj bardzo często nie mają z przodu rejestracji, co jest też nielegalne, i mają często, tu szczególnie w Los Angeles, przyciemniane całe szyby z przodu, z tyłu i to nic nie widać. To jest bardzo niebezpieczne dla policjantów, bo taki policjant nie wie, czego się spodziewać. Dajcie znać w komentarzach, jeśli byliście w Los Angeles i wiecie, o czym mówię, jeśli chodzi o korki. Jesteśmy już w San Diego i zwróćcie uwagę, ile tutaj jest zieleni. To jest zupełnie coś innego niż w pozostałej części Kalifornii. Jest tu inny klimat, ale o tym opowiem Wam później. Właśnie zajechaliśmy i nasz guest house znajduje się za tym domkiem. I tutaj mamy iść na lewo. Szkoda, że nie ma parkingu takiego tutaj na posesji. Ale co już mi się tutaj podoba, to jest bardzo dużo bananowców, przynajmniej u sąsiadów, i już też widzieliśmy banany. Wygląda na to, że źle poszliśmy. Muszę doczytać, co jest napisane dokładnie. Okazuje się, że weszliśmy komuś na posesję, bo dom ze zdjęcia wygląda zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pewni teraz, gdzie my jesteśmy. To jednak jest ten dom, tylko że on został pomalowany na biało, bo wszystko inne się zgadza. Mam nadzieję, że to też do nas trochę należy. Ogródek jest fajny. A to jest wejście do naszego lokum. 3/8 działa, czyli
dobre miejsce. Odsłonimy całe mieszkanie, żeby było jaśniej. Tak już odsłoniliśmy w tym kuchniosalonie. Jesteśmy jak na razie zadowoleni. Ania poszła zobaczyć dalej, jak to wygląda. Tutaj jest szafa. Łóżko jest duże, jest gdzieś takie, jakie mamy w domu. I zobaczmy łazienkę. No, łazienka wygląda średnio. Tak jak na amerykańskie standardy. Ale są płytki. Nie, no jest całkiem ok. Wszystko się zgadza. Jeszcze tylko sprawdzimy internet. Telewizor jest bardzo duży. Jest chyba większy niż mamy w domu. Zaraz sprawdzimy internet, ale najbardziej to mi się podoba na zewnątrz tutaj, taki ogródek. Chyba będę stąd pracował. Internet jest tutaj, Ania już się podłączyła. Musi być dobry do naszej pracy. Wow, dobra. 500 megabitów download, ale też upload jest istotny. Ale nie podejrzewam, że będzie mniej niż 10. Upload jest... Dobra, jest ponad 25, jest spoko. Ja mam teraz w domu tylko 5 megabitów. Jeszcze raz wychodzę na ogródek, to ten ogródek jest prawdopodobnie tylko dla nas. A tutaj, z drugiej strony, to już jest ogródek od tego domu. Zobaczcie, tutaj rosną banany. Teraz jest akurat pod słońce, którego nie ma. Przed chwilą zjedliśmy wynę, a tutaj macie zwiastun, jak to wyglądało. I ciekawa historia była taka, że początkowo zamówiliśmy z najbliższego, około mile od nas, i okazało się, że znajduje się on na terenie amerykańskiej marynarki wojennej. I do Ani zadzwonili, bo Ania zamawiała, czy ma ID Navy, czyli ma ID żołnierza. Okazało się, że tam tylko mogą żołnierze i osoby związane z wojskiem zamawiać. My nie mamy tam wstępu i powiedzieli, że jej zwrócą te pieniądze i poprosili, aby zamówiła w innym. A co ciekawe, tam wyszła całość o 50 centów droższe, także wyszliśmy na tym chyba lepiej, chociaż czasowo trochę gorzej. To będzie chyba jedno z moich ulubionych miejsc do nagrywania, bo bardzo podoba mi się ten bananowiec. Zauważyliśmy też, że robi się tutaj wcześniej ciemno. Gdy sprawdziliśmy, to okazało się, że aż o pół godziny szybciej niż na północ u nas w Krzemowej Dolinie, a jest to związane z tym, że jesteśmy już bliżej równika. San Diego jest mniej więcej na tej samej wysokości co Egipt, więc tutaj latem jest krótszy dzień niż w Polsce, a zimą jest dłuższy dzień niż w Polsce. Teraz jeszcze jedziemy szybko do Walmartu kupić co najmniej wodę, bo zapomnieliśmy wziąć filtru z bankiem do wody, której tam półtora roku już używamy, i to jest świetne, bo to wychodzi i taniej, i nie zaczyszcza się środowiska plastikiem. Po powrocie z Walmartu, gdy wchodziliśmy do domu, zauważyliśmy na zewnątrz, na ścianie, dwie szczypawki i trzy pająki, których już się pozbyłem i są już poza budynkiem, ale i tak były na zewnątrz. Całe szczęście. Ciekawe, ile znajdziemy jeszcze w środku przez te następne 3 tygodnie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Na tym już dzisiaj będę kończył. Ten film jest nagrywany w maju i osoby, które nas śledzą na Facebooku, jak i na Instagramie o nazwie Kaszów w Kalifornii, widzą aktualnie, gdzie jesteśmy, jakie zdjęcia i filmiki wrzucamy. Także bardzo serdecznie zapraszam Was na Instagram Kaszub w Kalifornii. A jeśli film Wam się podobał, tak jak mówiłem, łapka w górę, zasubskrybujcie kanał i cześć!